bardzo duży wysiłek i przede wszystkim bardzo długa walka, mimo to stanęłyście na podium. Jak wyglądały wasze walki finałowe? No ja moją stoczyłam z reprezentantką Belgii, z Miną Liber, znam się dosyć dobrze z tą zawodniczką, stoczyłam z nią wiele walk na różnego rodzaju kampach, dlatego było trudno, bo wiedziałyśmy, czego po sobie się spodziewać. No popełniłam błąd i zawodniczka zdobyła punkt w Azarii, nie byłam w stanie już odrobić tego do końca, no ale... No cóż, nie są to mistrzostwa Europy, więc nie ma czym się załamywać. Musimy po prostu z trenerem usiąść i przeanalizować, gdzie popełniłam błędy i nad czym pracować. Ja także stoczyłam swoją walkę finałową z reprezentantką Belgii. Pierwszy raz spotkałam się z tą dziewczyną w Kownie i też przegrałam w pierwszych sekundach. Jedyne, z czego mogę się ucieszyć, no to z tego, że przegrałam teraz dopiero w dogrywce. No i też muszę wyciągnąć wnioski z tej. Ja o brąz walczyłam z reprezentantką z Kanady. Była to ciężka walka. Jak zdobyłam w Azarii, już próbowałam to utrzymać, a ona cały czas nadawała tempo i było ciężko. Ja walczyłam z reprezentantką Ukrainy. No było ciężko, lecz myślę, że zaskoczyłam przeciwniczkę prawym uchwytem, który jej dosyć się sprawdzał. Myślę, że słabą stroną w tej walce u mnie był parter, który mógł zaszkodzić na niekorzyść w tej walce. Co planujecie dalej? Po tym kampie, który bezpośrednio po turnieju się rozpoczyna, udaje się do... Ojejku. Wytnijmy to. Jedę na zawody do Niemiec, na kamp do pewnej takiej miejscowości. No i tam już będę mogła się zmierzyć z grupą seniorską i z takimi już lepszymi juniorkami. Ja zobaczę, co szykuje dla mnie trener. Ja po kampie wracam do Cetniewa i stamtąd udaję się do Pragi na następne zawody. Będę dalej trenować, jadę na obóz i myślę, że od września dobrze zacznę sezon. W takim razie dziękuję i jeszcze raz gratuluję wam zwycięstwa. Dziękuję. Co czuje trener, kiedy po ciężkich walkach zdobywamy 4 medale? No jest to nawet wynik, można powiedzieć, powyżej oczekiwań. Myślałem około 3 medalach dzisiejszego dnia, ale to jest no, bardzo zadowalające. Co prawda zabrakło tej wisienki na torcie, czyli do złotego medalu. Dziewczyny były bardzo blisko, ale może to i dobrze, że mamy do czego tutaj zmierzać i niech to będzie motywujące. Natomiast cieszą dodatkowe kwalifikacje. Klaudia Cieślik w tym momencie ma już pełne kwalifikacje, bo zrobiła kolejny medal. Ola Kaleta się zbliżyła, no jeszcze ma 7 w Atenach i tutaj brąz, no więc już niewiele jej brakuje do tego. No, co czuję? Potem emocje już spadają w trakcie, jest nerwowo, a teraz się cieszymy i oby jutro dziewczyny również stanęły na wysokości zadania. Co pana zdaniem było mocną stroną naszych zawodniczek, a co mogłyby poprawić? O, tutaj to już by trzeba dużo wniknąć w niuanse konkretnie techniczne. No tak jakby to zrobić, próbować globalnie spojrzeć, to gdzieś tam ten łaza jeszcze moim zdaniem szwankuje. Więcej można by w porównaniu na tle zawodniczek z innych państw poprawić, bardziej wykorzystywać ten aspekt walki. No i może gdzieniegdzie tutaj zabrakło świeżości, bo tak jak mówiłem już wcześniej, dziewczyny są po trudnym obozie, gdzie nie była szykowana forma na ten turniej, tylko przyszłościowo patrzymy na koniec września, października, kiedy będą imprezy mistrzowskie, więc teraz mogą być troszkę zmęczone. Co teraz? Treningi czy odpoczynek? Treningi, chociaż nie możemy jeszcze się za bardzo tutaj rozpędzić, bo za chwilę kolejne Puchary Europy, Praga, no oczywiście treningi od poniedziałku, mocne kampy, tak, czyli walczymy. Potem wracamy od razu do Cetniewa z kadrą i tam, no mówię, za mocno nie możemy, bo za chwilę są zawody Puchary Europy w Pradze i w Berlinie. No i potem obóz już po Berlinie w Zakopanem, to już będziemy mogli więcej pracy przyłożyć 3 tygodnie, bo następne zawody dopiero już właśnie mistrzowskie, te, które będą miały kwalifikacje. Tam się wybieramy na BPS-y do Spały, więc no dużo, dużo pracy przed nami i przed dziewczętami. No, taki to już los sportowca, że te wakacje całe poświęcone na robotę.